W minioną niedzielę w Wilczyskach odbyła się 38. Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych. Organizujemy wystawę już po raz trzeci, bo u nas w Beskidzie się to sprawdza. Mamy bardzo dobrą współpracę z samorządami. Jako samorząd staramy się wspierać tą piękną ideę, dlatego że to są wolontariusze, to są hobbyści, to są pasjonaci i wiele czasu, wysiłku oraz własnych środków finansowych muszą angażować, żeby mogli się tą hodowlą gołębi pocztowych zajmować. To, że tutaj w Wilczyskach zorganizowana została ta wystawa, to jest dowodem na docenienie tego, że nasi hodowcy też osiągają właśnie sukcesy. W ostatnich latach bardzo ważną osobą był pan Stanisław Radzik, świętej pamięci, który szefował tutaj temu całemu związkowi. A jego marzeniem też było to, żeby taka wystawa tutaj właśnie się odbyła. Ona jest nieco później, nie doczekał tego, ale też z pewnością hodowcy chcieli w jakiś sposób to jego marzenie wypełnić. Okręg nowosądecki liczy w tej chwili 15 oddziałów. My jesteśmy stosunkowo młodym oddziałem, bo działamy od 7 lat. Skupiamy hodowców z gminy Bobowa, Grybów, Korzenna. To jest nasze jakby takie siedlisko. Zwiedzający podziwiali wyróżnione ptaki zarówno pod względem wyglądu, jak i osiągnięć w lotach. 41 gołębi stanowić będzie reprezentację oddziału podczas ogólnopolskiej wystawy, która organizowana będzie w Kielcach w styczniu przyszłego roku. Wśród hodowców z okręgu nowosądeckiego są nagrodzeni na szczeblu ogólnopolskim. No jesteśmy jednym z liczących się w Polsce oddziałów. Mamy mistrza Polski w lotach gołębi młodych. Mamy z Bobowej kolegę Walickiego Jana, który zwyciężył w locie z Westerplatte. Jest to do nas 560 km. Ma najlepszą serię. 8 z 10 gołębi zdobyło konkursy. Także no, jest się czym chwalić. W trakcie wystawy wręczono również nagrody we współzawodnictwie lotowym.